Partnerem materiału jest LuxPaw, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 metra od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 metra od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. W jednym miejscu wszystkie usługi dla Twojego pojazdu, stacja benzynowa, myjnia, sklep z częściami, przeglądy rejestracyjne, a od niedawna też ubezpieczenia. Mowa o dawnej bazie PKS przy ulicy Piłsudskiego 124 w Końskich. Biuro ubezpieczeń znajduje się tuż obok stacji diagnostycznej. Przyjdź lub zadzwoń 452-672-112. W piątek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie zorganizowano obchody o zasięgu powiatowym poświęcone 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła je uroczysta sesja Rady Powiatu Koneckiego, dokonano nadania imienia szkolnej auli, a następnie przybyli i obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez miejscową młodzież. Na wniosek pani dyrektor naszej tutaj szkoły zaproponowała taką sesję nadzwyczajną z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości. Wszyscy wyrazili zgodę i tutaj jesteśmy. Każda promocja naszej gminy, naszej szkoły, która jest jedyna ponadpodstawowa, która należy do powiatu, to sam radość, szacunek. W uroczystej sesji udział wzięło tylko 9 radnych. Obecni byli także dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest powiat konecki. W trakcie spotkania historyk Marian Wikiera wygłosił prelekcję pod tytułem Ludzie i budowle. Opowiadał on o osobach, które wybitnie przyczyniły się do tego, że obecnie żyjemy w wolnym kraju, oraz o obiektach w regionie, które są pamiątkami po czasach walki o niepodległość. Następnie dokonano nadania imienia auli, w której odbywała się sesja. Pomieszczenie będzie nazwane imieniem Józefa Grota, partyzanta pochodzącego z Janowa w gminie Stąporków. Grot zginął w sierpniu 1920 roku w bitwie pod Radzyminem. Józef Grot, mieszkaniec Stąporkowa, harcerz, gimnazjalista, jest przede wszystkim dla uczniów naszej szkoły symbolem poświęcenia i odwagi. I myślę, że to ma taki wymiar edukacyjny, aby mówić o tym, jak ważne jest poświęcenie dla ojczyzny. Ostatnim aktem niepodległościowego spotkania w Stąporkowie była uroczysta akademia przygotowana przez młodzież pod kierunkiem miejscowych nauczycieli pod nazwą Wolność to jedno, Polska. Tuż przed nią głos zabrał starosta konecki Grzegorz Piec. Nie byłoby odzyskanie niepodległości, gdyby nie walka Polaków przez te 123 lata pod zaborami, bo nic nam nie jest dane, tak jak pan przewodniczący powiedział raz na zawsze. Gdyby nie Kościuszko, gdyby nie powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, nie byłoby odzyskania niepodległości. Przez te 106 lat, które upłynęło od tamtego dnia, zobaczcie państwo, ile się wydarzyło. Bitwa bolszewicka, II wojna światowa, walka z okupantem niemieckim, sowieckim, walka z komunizmem. My Polacy ciągle musimy walczyć. Pamiętajcie, i tu zwracam się przede wszystkim do tych młodych ludzi, którzy za parę lat wkroczą w dorosłość, że jesteście wspaniałym, Polacy są wspaniałym, dumnym, walecznym narodem, który przez te wszystkie lata nie pozwolił sobie nic narzucić. I myślę, że kiedy dojdzie do takiej chwili, że ktoś nam jeszcze będzie próbował coś narzucać, znów podniesiemy się i po prostu chwycimy za broń i będziemy bronić Polski. We wstępie do Akademii prelekcję dotyczącą Józefa Grota wygłosił jeszcze Marian Wikiera. Potem obejrzeliśmy wytańczonego poloneza, usłyszeliśmy patriotyczne pieśni oraz fragmenty prozy. 106 lat temu, 11 listopada 1918 roku, w momencie szczególnym dla narodów Europy, gdy kończyła się pierwsza wojna światowa, Polska powróciła na mapę Europy. Siedziałem u królewskich stóp, królewski za mną wzór syneczek i kilka córek. Włoszka, a wielki chór klewy, hymny zawodził, a dzwon Zygmunta wschodził. Patrzyli wszyscy w górę, a dzwon wschodził. Zawisnął u szczytów i z wyżyn się rozdzwonił. Głos leciał, polatał, kołysał się górnie, wysoko, pochmurnie, a tłum się wielki pokój. A toć wam tętni do dziś,
zwołuje nas, każąc iść. On Pan, ten dzwon królewski, nie ustaje w brzegu. Dzwon obepchniętym polskim sercem. Akademii wysłuchiwali m.in. starosta Grzegorz Piec, członkowie zarządu Dariusz Banasik, Wojciech Owczarek, Danuta Leśniewicz, przewodniczący powiatowej rady Grzegorz Jóźwik, burmistrz Stąporkowa Jarosław Modawski i przewodniczący rady miejskiej Kamil Zieliński. Przedstawiciele władzy powiatowej nie wykluczają, że w przyszłości podobne uroczyste sesje oraz patriotyczne akademie będą tworzone w kolejnych szkołach ponadpodstawowych naszego regionu.